Siemka, Tomka, witam was w kolejnym odcinku z The Division 2. Dzisiaj zaczniemy od małego polowanka. Mianowicie na mapie pokazała się osoba do ustrzelenia, można tak powiedzieć. I udajemy się właśnie w tamto miejsce. Stary, tutaj można coś robić z nimi. To jest chyba to cel? Aha! Tutaj mamy zestrzelić cele. O kurde. Tu można szkolić jakichś młodych głupków. No nieważne. O, nareszcie mi pokazuje. Uuu, tu. No, już ci wytupił. Wow, on rushuje! Gdzie jest ten? O, tu jest kurwas. Nie, nie, on mnie dobija, on mnie dobija, on mnie dobija, on mnie dobija. Ej, nie podniósł mnie. Tam mój prawie nie podniósł mnie, podniósł mnie. Trzymaj tą krewę, nie. On mnie uderzył, nie mogłem, życie mi uciekło. Może podnieść, czy nie? Całkiem cię dobił? No, w sensie, możesz, nie? Stał nad tobą i cię tłuk? Tak. Wgniót cię w ziemię. 23 tysiące obrażeń mi zadał. Super. Tylko, że husterzy akurat nas nie interesują. Od razu nas się nadziali ci. A mieliśmy robić co innego. Bo nam się czas skończy, a my tego nie zrobimy. Jak tam zostało czasu? Detected from the control point in proximity. Dawaj, no to idziemy. Gdzieś tam na dole to jest, tak? Bo tak. No to teraz pytanie, jak się tam dostać. O, tam coś jest pokazane. Bo z drugiej strony budynku. Oczywiście tu musi być milion gratów. I co? Jak tu się wchodzi? Patrz, ich widać przez ścianę normalnie. Tu musi być wreszcie. No super. Wszystko wam teraz położą przed nogi. Tylko żebyśmy tam nie dotarli. Ty, jakaś strzelba. Dobra! Dobra ta strzelba. 11 koła i to nie dubultowe. O! Mam wejście. Olej tamtych, bo nam zwieje Stowarzyszenie Ognia. Bronie przeładowane? Jakaś podobna ta miejscówka? No, też była taka w jedynce. Dobra, strzelam. Już dwóch zgasiłem z szucikiem. Ten drugim to chyba ja. Nie, nie.
Ty trzeciego zgasiłeś. Miałem teammate na dwóch. Po 20 koła to bije w głowę. O, ktoś ci przeszedł. Zapałka. Pałka, zapałka, dwa kije. Tak by dalej pokazuje? Gdzie to jest? No tutaj pokazywało coś. Okej. No to dalej, no jest obszar pomarańczowy na mapie, to chyba tam. No jest zapałka złota. Ci te mają ksywy, nie? Podziemia znowu? Jest jakieś zejście? Co? Przecież tu byliśmy, stąd przyszliśmy. No, a zobacz, są pod nami. Dobra, chodź tam, wracam jeszcze. Tam było jakieś przejście? Było chyba. Jak chyba gubić się idzie. To jakoś w lewo trzeba wyjść. Tu jest, jest dziura w ścianie. Tu, o, dobra jest. To jednak tam trzeba było iść, tam gdzie byliśmy. Co za oszusty. Co to jest? Jeden klucz jeden tu był, w człowieku. Skręcę tej. O. Wiele synów, możesz drugi klucz. Dobrze, dobrze, ja mam synów, ty masz hien. No i super. O. Ale taki skrzyneczce wygląda jak skrzynka, wiesz, z bezpiecznikami. To ktoś ich chyba nie wyszkolił. Co my tutaj mamy? Pociski. Podpalające. Czekaj, to coś. Właś. Nie mogę, to nie zewnętrzny. O. Tam się ktoś na nas patrzy. No to już się nie patrzy. I różowy wypadł z niego. O. Czym on tam biegnie? Ten złoty. Ty, jeszcze się zboostował, widziałeś to? Leci do nas. O właśnie! Zmiotacz ognia miał! Już, nie dziwię się, że mnie zapałka. No. Kurde. Tego wal. Dacy party! Oj, nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. Trafiłem. Żeby cię skisił. To mi gana dostałem? Nie, jakiś taki. Różowy. Jakieś takie... O, Mateo! Znalazłem znowu taką skrzynkę. Idę. Chodź blisko, szkoda by było, żeby się zmarnowało. Klucz wygnańców. Klucz wygnańców. No. Może więcej tu jest takich. Trzeba poszukać kluczy. Jak już dwa znaleźliśmy. Ho tutaj. M1 AQB karabin. O, mam kolejną. Panie, to tyle kluczy to już w całej grze nie widzieliśmy. Klucz wiernych synów. Wygnańców. Teraz się zastanawiam, czy na poprzednich takich miejscówkach żeśmy tego nie przeoczyli. Jak polowania robiliśmy, nie? No ale szczerze, no teraz się nie dowiesz. No nie dowiem się, no ale... No ja takich rzeczy nie sprawdzałem, jak taka skrzynka, która sobie tutaj nam wisi. Ale też, zanim my te klucze wykorzystamy,
Sprawdzić dół trzeba. Zanim te klucze wykorzystamy, to wiesz, ile czasu minie? Że jak my taką jedną znajdujemy no, to... raz na dzień, tą skrzyneczkę. Nie, no tam było może trzy. No. To nawet rzadziej niż na dzień. A kolejna skrzynka? Się rozglądam za tymi kluczami cały czas. Nie, patrzę się po ścianach głównie. O, jest, mam! Jeszcze jedna. Przeoczyłem? Serio? Znalazłbyś coś, a nie. Klucz hien. O, no to mamy wszystkie. Też hien. No, to wszystkie mamy. Dobra, teraz poproszę jakieś kurwa te skrzyneczki. Ej, czekaj, chodź inną drogą, bo tam jeszcze było jakieś przejście dalej. Ja doszliśmy. Na niektórych tych punktach kontrolnych były te skrzynki hien, to żeśmy nie mogli otworzyć. Czekaj, pamiętam. Gdzie to było? Gdzieś było takie też przejście w kanał. Tutaj chyba. O, skrzynka jeszcze tutaj była. Tutaj jest przejście w kanał. Dobra, biegnę. No, tu jeszcze nie byliśmy. A, tu już wątpię, że będą. O! Okej. To jest secret room, można powiedzieć. I są skrzynki. Wow! Uprząż bojowa jakaś. Homon to? To czego to jest? Uprząż bojowa. 57k. Nie, nie wierzę, Mateo! Znalazłem! Piątą. To jakiś dzień dobroci? Lol. Synów. Wygnańców. What the fuck? 5 kluczy. No to teraz ty pisz za nas jeden chociaż. To biegnij za mną. Wcześniej miałeś równe szanse. Dobra. Może jeszcze będzie jakiś. Teraz tak... Dużo... O! Aha! To tędy też się dało? Nie. Tak. Co ty jadasz? Zobaczę, czy tam... przypadkiem nie było jakiejś skrzynki. Gdzie to było? Kurczę. To nie było gdzieś tutaj? Ten pokój? Dobra, nieważne. Ech, teraz byśmy jeszcze... O, tutaj nie byliśmy jeszcze. Tutaj, ojejo, ojejo. Wiesz, gdzie może być? To chcesz teraz sprawdzić to? Strzelnicy mamy? No. A ja sobie ten SHD sobie ogarnę. Ten tutaj na rogu, obok. Ten, który mówi, że jest ciężki do ogarnięcia. Znaczy, spojrzyj w górę. O, zobacz, jestem teraz w tym miejscu. O, i skrzynki tu są. Ej, tepaj do mnie szybko. Tepnąłem. Dwie skrzynki się pojawiły. Aha, czyli tutaj jest drugi tunel? Coś takiego? No bo tu jest wyjście. Nie wiem. Whatever. Co tam potrzebujesz, ziomuś? To jest naprzeciwko po prostu. No, dałem mu wszystko. To teraz sobie tego SHT-ka ogarnę. Idziemy.
Nieźle, ale tyle kluczy, nie? Kurde, ale tak, aż po eku zobaczę. A z tych rzeczy to wypada. Przecież z tych skrzynek są najlepsze luty. No, 6 kluczy. Jeden hien, dwóch wiernych synów i 3 wygnańców. Nieźle. A już niedługo mamy 30 levele, to wiesz. Do góry mam spojrzeć? No. Strzeliłeś? Biegnę do ciebie. No jest jakaś kładka, no ale... No, ogarnij, gdzie jest SHD i ogarnij, gdzie jest kładka. No, widzę, gdzie jest kładka. Tam w pizzy do góry. No dobra, czyli ten. Ogólnie wejście... Właśnie trzeba dojść do wejścia z tej klatki. Do tego budynka się nie da, z tego budynku trzeba wejść z drugiej strony. Aha. Słyszałem, że jakaś sprytna akcja z tej strony będzie. Echo tu jest. To już sobie zbiorę to echo. Ja bym zrekonstruowano. A i tam jest skrzynka jakaś? Z bronią? Gdzie? Tam? No, jest. Mi na pomarańczowe jeszcze pokazuje wszystko. Mi też. Różowe rękawiczki. Precyzyjne. Ale sobie pomyśleli, no nie. Bo to pan musisz przejść przez okna, przez budynek, przez okna. Zjechać liną. O, ale chodź tu, bo tu skrzynki są nie. Ja wiem, ale tu byłem. Dobra, ale są znowu nieotwarte. No widzę. Trzy skrzynki. Dlatego, do stołu nie przyszedłem. Ej, oszukali mnie. Były. Otworzyłem mi puste. Tak? No nic mi nie wypadło, a teraz też nic nie wypadło. No trudno. Takie życie. Dobra, teraz gdzie lecimy? Strzelnica. O, trzeba by te punkty ogarnąć. Tam jest jeszcze punkt kontrolny na dole. Też się przyda ogarnąć. Więc stepie do kryjówki. I pójdziemy sobie ten punkt kontrolny. Na dole tego obszaru. Może bym spróbował sobie tą szalbę. Jak ona tyle obrażeń ma. Ile to było? O, jeszcze karabin 2300 dostałem. To też nieźle. No. Strzelba 11,2000. Niech ja tylko kogoś spotkam teraz. Zaznaczyłeś mnie. Co? Zaznaczyłeś mnie. Ja cię zaznaczyłem gdzie? Jestem na niebiesko. No. Zaznaczyłeś mnie. Dobra, ja już jestem 100 metrów od, chodź.
Ogarniałem sobie pancerz, mam 22 tysiące już. Co za niedobry człowiek. No musiałem założyć jej temki, które teraz podniosłem. To się nazbierało. A tam są źli panowie. Ja mam 20,5 tylko. Teraz mi smutno. A tam na dole jest coś ciekawego. Kurwa. Chyba zły moment na telefon. No wychylaj, gościu. Dzwonisz? To chyba tak. Reinforcements in route. Heavily armored hostile detected. O, kurczę. Szajse. Jest ich zbyt wielu. Zginę marnie. Jak padłem. Dobra, nie ma co. Aj się wyłem. Boże. Wiesz, punkt odrodzenia. No tu chcę się odrodzić. Jak padłem plackiem. Silna ta strzelba, ale... No ale jednak nie. Ale jednak to nie jest to. Lecę, Mateo, nie przejmuj się. Electronic device detected. Ale dostałem plombę. Czy ten złoty mnie zamknął z drugiej strony? Oj. Oj. Dobrze. A tu coś złotego leży. Detecting additional hostile contacts. Think they're coming for me. No, gdzie jesteś, muszę być tu? A, tu się ukryłeś. Kurwa, nie ma tak najebanek, że dzwonił, że się rozstał dziewczyną. No i gorzej. No i weź, słuchaj jego pierdolenia. No, i to nie jest pierwszy raz, bo to jest jakieś dwóch tygodni. Ja nie wiem, kurwa, naprawdę, że wypierdolić, najebał się. A ty nagrywasz wszystko? Tak. To tak, nie, nie będę opowiadał. Zaraz mi opowiesz, bo kończę odcinek. System ofensywny, zręczność, dostałem jakiś złoty. Jakiś fioletowy plecak. Nie ma tutaj skrzynki takiej, do której mamy na przykład kluczyk. A kto to okupował? Z kim się biliśmy? Nawet nie wiem. O! 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 Mateo! No. Bo ja mam złoty plecak. Chcesz plecak 4700? Złoty?
Czekaj, czekaj, czekaj. Ja mam różowe 4700. No to ci rzucę i sobie zobaczysz. I daje mi razem 23 tysiące pancerza. Zobacz sobie. O panie, on mi daje 25 tysięcy pancerza, ale kurde, 3 tysiące mnie zdrowia, ale 2 tysiące więcej pancerza. Pancerz jest najlepszy. No, no. Powiem ci, no. Dobra. Co to jest? Eskom? Nie. Nie, 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 nie. Takie nie, nie przykupią mnie. Kurczę, ta strzelba jest spoko, nie? Ale strasznie długo się ją przeładowuje. Jednak no, 3-7 sekundy, tak? Z dużo. A umpa 2 sekundy się przeładowuje. Dobra. Otworzymy jeszcze sobie zasobniki. No i to będzie tyle w tym odcinku. No, ho, ho! Dostałem tą samą strzelbę, co miałem, tylko że o 600 damage więcej. No i to się, to jest spust. A tutaj co dostaliśmy? Z tego jak to się strzela? Co? M1A? Co? To się tak zwie? Czekaj. No. Bo kojarzy to z Battlefielda 1. Stary. Ale to ma 6k damage'a, nie? I tak strzela szybko i tak się szybko przeładowuje. Będę musiał sobie to wypróbować. Ja mam to migana z magazynkiem 50 amunicji. Tosik. Szukaj tej skrzynki, może jakieś będzie. Bo mam wszystkie kluczyki, mówię gdzieś w trawie. Aha. Niby jestem w walce, nie mogę zmienić wyposażenia. Dobra. To tyle w tym odcinku, trzymajcie się. Do następnego.